6 grudnia w Mikołajki zainaugurowany zostanie jarmark świąteczny w Lesznie. Z inicjatywy pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta odbyło się robocze spotkanie w tej sprawie. Zaproszono na nie tych, którzy na rynku mieliby mieć swoje stoiska w specjalnych domkach, o które zadba Urząd Miasta. Ma ich być 10 i jeden z nich na pewno należeć będzie do Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. Kto zapełni pozostałe jeszcze nie wiadomo. Obecni na wczorajszym spotkaniu restauratorzy proponowali, by jarmark, który trwać ma prawie 3 tygodnie, skrócić do tygodnia. Tłumaczyli, że w okresie świątecznym. Trudno im znaleźć pracowników, którzy zajęliby się obsługą stoisk na rynku. Mówili, że to dobry czas, by zacząć organizować jarmark corocznie. Ich zdaniem musi odbyć się z rozmachem, bo tylko wtedy przyciągnie ludzi. A dodajmy, że podczas jarmarku planowane są występy dzieci z leszczyńskich szkół i przedszkoli. Ma być karuzela i zajęcia animacyjne. 17 i 18 grudnia na rynku będą renifery.